Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przystępujemy do kolejnego pytania. Pytanie to zadali posłowie, następujący posłowie z Klubu Poselskiego Ruch Palikota, mianowicie pan poseł Jerzy Borkowski, pan poseł Dariusz Cezar Dziadzio oraz pan poseł Artur Bramora. Pytanie to dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki PKP Polskie Koleje S.A., a w szczególności przypadków niegospodarności przy dokonywaniu zakupów systemów informatycznych w ramach umowy na dostawę oprogramowania firmy Microsoft w trybie umowy Enterprise dla potrzeb PKP PLK S.A. To pytanie zostało skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Udzielam głosu panu posłowi Jerzemu Borkowskiemu. Bardzo proszę, panie pośle.